Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zrobimy sobie drugie zadanie z matury rozszerzonej z czerwca z 2024 roku. Zapraszam. A po co mi ta matma? Jeżeli oczywiście nie widzieliście pierwszego zadania z tego arkusza, no to tu trzymajcie link do playlisty. Bierzemy się za granicę dzisiaj. Oblicz granicę. Limes przy x dążącym do trójki z lewej strony z modułu z x minus 3 przez x kwadrat minus 9. No dobra, słuchajcie. Widać ewidentnie, że CKE to ostatnio lubi takie granice jednostronne dawać. Przynajmniej na tych dwóch maturkach, jakby nie patrzeć. Bo zastanówmy się, co my tu dostaniemy, jeżeli byśmy po prostu podstawili tą trójkę jako liczbę. No tak, jeżeli będzie 3, no to na górze będzie 3 minus 3 moduł z 0, czyli tu będzie 0 na dole. X kwadrat to będzie 3 do kwadratu, to będzie 9 minus 9, 0. Czyli niestety mamy symbol nieoznaczony. Trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli byście chcieli taki porządny materiał w ogóle z granic, myślę, że na studia też by się przydało, to dajcie znać w komentarzu. Jest co prawda taki materiał, 3 takie specyficzne granice. Tu macie link ewentualnie. Natomiast coś takiego bardziej rzeczywiście na każdą okazję, myślę, że byłbym w stanie dla was tu przygotować. Pod studia w sam raz. No dobra, no i teraz tak, słuchajcie, no ogólnie to na pewno można zauważyć tu taką rzecz, że w sumie to ta granica, to my tutaj przecież na górze to jest moduł, to zaraz się zastanowimy. Natomiast na dole, no to jest wzór skróconego mnożenia, można by to rozpisać z x minus 3 z różnicy kwadratów, można by to rozpisać z różnicy kwadratów x minus 3 razy x plus 3. No i teraz my byśmy chcieli bardzo w jakiś sposób to z tym skrócić. Tylko żeby to zrobić, to trzeba się tego modułu pozbyć, który jest tutaj na górze, no bo z tym modułem to nie ma jak tego skrócić. Więc trzeba by się zastanowić nad tym wyrażeniem, które właśnie my tu mamy na górze, czyli nad tym modułem z x minus 3. Czy my może wiemy, czy to wyrażenie pod modułem jest na plusie, czy jest na minusie? Dążymy do trójki od lewej strony. To co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że jeżeli na osi liczbowej mamy sobie gdzieś tam trójeczkę, o, to my dążymy do niej z lewej strony, czyli można powiedzieć z lewej strony, czyli idąc można powiedzieć w ten sposób. I tak sobie można to wyobrazić, wydaje mi się, że to tak najbardziej intuicyjnie wtedy dobrze działa, że ta trójka z lewej strony, tak, to jest jakby dążenie do trójki od lewej strony, to ona się tutaj troszeczkę zatrzymuje przed tą trójką, ale od lewej strony właśnie. Czyli tak można sobie to troszkę wyobrazić, mówię wyobrazić, niekoniecznie, że to jest sobie równe czy cokolwiek, natomiast, że trójka, dążenie do trójki od lewej strony, to w takim bardzo dużym przybliżeniu w cudzysłowie trochę mniej niż 3. Czyli jakieś 2,99, no i załóżmy, niech tam będzie gdzieś tam 8. Tak? Cudzysłowo. Wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście stwierdzić w sumie, że no x minus 3, czyli innymi słowy u nas trójka z lewej strony minus 3. Jeżeli wiemy, że trójka z lewej strony to jest niecałe 3, czyli właśnie 2,99 i tak dalej, no to my wiemy już, że to co tutaj jest pod modułem jest na pewno liczbą ujemną. Tak, minus ta ciutka. A jeżeli tak, to wiemy jak zdjąć moduł. Jeżeli pod modułem jest ujemna liczba, to żeby zdjąć ten moduł, to my po prostu musimy przez minus pomnożyć zawartość modułu, czyli zrobi się minus x plus 3, a w sumie może nawet nie tak, tylko po prostu zostawię w nawiasie minus x minus 3. Tak można to zapisać. A jeżeli tak, no to na górze mamy minus x minus 3, a na dole mamy x minus 3 razy x plus 3. No i nasze nieoznaczenie się nam ładnie skróci, bo x minus 3, x minus 3 się skraca. Zostaje tak naprawdę minus na górze przez x plus 3, więc jeżeli wstawimy już tym razem tą trójkę, no dążącą z lewej strony, ale to nadal teoretycznie trójka, no to na górze jest minus 1, na dole jest 3 plus 3. Oczywiście możemy w nawiasie kwadratowym, no to minus 1 szósta. I to będzie poprawnie policzona taka granica. Dajcie znać w komentarzu, czy sobie poradziliście z tą granicą, czy nie. No i zapraszam na kolejne zadania z tego arkusza. No może nie codziennie, zobaczymy jak mi się tam będzie chciało wakacje. Natomiast no chcę ten arkusz sobie na spokojnie to z wami rozwiązać. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. A po co mi ta matma? No a tu trzymajcie ten film o granicach, o których mówiłem.